Arkadiusz Żabka, witam o poranku. Z nami prezydent Rybnika Piotr Kuczera. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie prezydencie, mamy wojnę na Ukrainie, mija 6. dzień inwazji Rosji. Prezydent Putin straszy świat, sankcje uderzają w Rosję, Ukraińcy się bohatersko bronią. I na początku chcę pana zapytać, jako historyka, jak pan patrzy na to, co się dzieje? No, dzieje się rzecz, która w historii już niejednokrotnie miała miejsce. Rosja poszerza swoją strefę wpływów, historycznie uważa Ukrainę za swój matecznik w pewnym sensie. Putin chyba nie dostrzegł jednej rzeczy, że w ciągu ostatnich 30 lat tam narodziło się społeczeństwo obywatelskie, demokratyczne. Mamy kontakty jako Rybnik z miastami na Ukrainie, Iwano-Frankivsk czy Bar, szczególnie w dużym mieście, jakim jest Iwano-Frankivsk, 230 tysięcy mieszkańców. Tam czuć tą atmosferę niezależności, dumy ze swojej kultury, języka, historii. I myślę, że to jest ten czynnik, który w tej wojnie będzie bardzo, bardzo istotny. Panie prezydencie, porozmawiajmy o pomocy, bo ta pomoc szerokim strumieniem leje się właśnie z Polski. Ona można przebiega dwutorowo, tak? Bo z jednej strony dbamy o tych, którzy przyjeżdżają do Polski, z drugiej strony myślimy o tych, którzy tam zostali. Rybnik koordynuje działania Rady Kobiet, koordynuje działania 28 dzielnicy, bo mam czasem wrażenie, że momentami ktoś nie panuje nad tym wszystkim. Panie rektorze, przede wszystkim chciałem podziękować Rybniczanom za wielką hojność i otwartość w ciągu ostatnich dni. Rzeczywiście oddolne inicjatywy się pojawiły i dobrze, że są, ale z drugiej strony też w ciągu ostatnich 3 dni rozpoczął pracę sztab na poziomie rządowym, wojewódzkim, no i również u nas powiatowym. Od soboty właściwie się spotykamy. I ja bardzo chcę dotrzeć z komunikatem do naszych mieszkańców, ale w ogóle do wszystkich, że ta pomoc musi być systemowa, musi płynąć z poziomu pana wojewody i że gminy będą właśnie z panem wojewodą konsultowały wszystkie tematy. Dzisiaj za pomoc humanitarną odpowiada Rządowe Centrum Rezerw Strategicznych. I dzisiaj wygląda to w ten sposób, że huby, czyli takie magazyny z pomocą na poziomie powiatu przekazują tą pomoc do Lublińca, bo tam jest hub wojewódzki, a z tego hubu, z tego magazynu ta pomoc będzie płynęła w kierunku granicy wschodniej do hubów krajowych i dopiero stamtąd jest to wszystko przekazywane w stronie ukraińskiej. Także system się buduje. Pomagam Ukrainie, gov.pl to jest ta strona, gdzie można znaleźć jak najwięcej informacji. Chwali pan działania rządu? Chwali pan działania wojewody w tym zakresie? Tak, zdecydowanie tak. I trzeba powiedzieć, że i gminy, powiaty, samorząd wojewódzki robi wszystko, aby ta pomoc była systemowa i żeby jak najszybciej docierała na granicę. Ten czas spontanicznych reakcji, bardzo pozytywnych i dobrych, się kończy, a trzeba nam systematycznej pomocy. Też bardzo apeluję o to, i tu przechodzę do sprawy uchodźców, aby w sposób bardzo przemyślany przyjmować ich do domów. Proszę się nastawiać na długą pomoc. Proszę się nastawiać również na to, że ze strony gminy wsparcie w pewnych obszarach będzie, ale przyjęcie kogoś pod dach to jest rzecz bardzo, bardzo ważna, ale też proszę do tego podchodzić na miarę swoich możliwości. Samorząd województwa wczoraj też zapowiedział wieczorem, że wesprze finansowo gminy, które udzieliły pomocy. Ilu Ukraińców, uchodźców z Ukrainy dzisiaj już mamy w Rybniku? Stan na wczoraj wieczór to było 20 osób. Konferencje na poziomie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu oraz spotkania z panem wojewodą wczoraj skończyły się o godzinie 22. Wiemy, że strona ukraińska planuje transporty pociągami do kraju. Te transporty będą dzielone właśnie zaraz przy granicy w centrach pomocowych w Przemyślu, Rzeszowie, w Lublinie, a później popłyną w kierunku naszych województw, Małopolski. 20 osób to jest baza miejsc noclegowych zabezpieczonych przez miasto Rybnik, rozumiem, bo ilu Ukraińców... Tutaj baza rybnicka na dzień dzisiejszy to jest przeszło 200... Tak, to jest baza, ale pytam o to, ilu już, jak wygląda jej zapełnienie? To właśnie te 20 osób, na pewno też w trybie
prywatnym, w trybie takim, że po prostu Rybniczanie przyjmują do swoich domów, napłynęły osoby, o których możemy nie wiedzieć. Proszę przyjąć do wiadomości, że wszystkie osoby, które po 24 lutego przekroczyły granicę z Polską, tak naprawdę mają statut uchodźcy. I dzisiaj te wszystkie formalności są ograniczone do minimum. Jak wygląda pobyt Ukraińców w Rybniku? Ja wczoraj odwiedziłem sąsiednie Żory, byłem w miasteczku westernowym Twin Peaks, gdzie właśnie tam 30 już uchodźców mieszka, docelowo 200 osób, tam mają całodzienne wyżywienie, śniadanie, obiady, kolacje. W Rybniku jest podobnie? Tak, podobnie dzisiaj tymi ośrodkami, które przyjmują tą zorganizowane transporty, albo te, które są skierowane z poziomu wojewody, to Hotel Olimpia, Hotel Arena i Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Też współpracujemy z 28 dzielnicą i tutaj kwestia tłumaczenia, kwestia przygotowywania tabel właśnie takich pobytowych. Pan wojewoda stara się to koordynować i raportujemy o tych stanach dziennie do godziny 16. Również Rybnicka Rada Kobiet i ta pomoc humanitarna, zebranie jej, strażacy, którzy segregują tą pomoc, umieszczają je na paletach, opisują i właśnie takie opisane palety, takie przygotowane palety dopiero są wysyłane do tego huba w Lublińcu, tego huba magazynu pomocy humanitarnej. Tak, i mamy tą rybnicką paczkę dla Ukrainy również, ale panie prezydencie, teraz pytanie dotyczące pomocy dla miast partnerskich na Ukrainie. Wiem, że do dzisiaj właśnie, od wczoraj, to jest taka szybka zbiórka, zbierane są najpotrzebniejsze rzeczy. Ten konwój ma wyjechać kiedy? Panie redaktorze, przede wszystkim musimy brać pod uwagę sytuację na Ukrainie. Rzeczywiście wszystkie miasta partnerskie, Iwano-Frankiwska, miały wczoraj takie spotkanie. Rybnik stara się to koordynować. Liczymy się. Dzisiaj policzymy, jaki duży ten transport będzie, czy to będą jeden, czy dwa, czy cztery tiry, to się pokaże. Również państwo polskie dzieli tą pomoc, to znaczy część sprzętu jest wysyłana kanałem państwowym po uzgodnieniu na poziomie rządowym tak naprawdę. Będziemy próbowali dotrzeć bezpośrednio do Iwano-Frankiwska, ale może to być niemożliwe. Pan wojewoda zapowiedział, że tego typu duże transporty będą mogły pomijać Lubliniec, a udawać się do tego dużego hubu na terenie Lublina, Rzeszowa. No i tam będą ostateczne decyzje. Strona ukraińska też po przybyciu tego towaru na teren Ukrainy daje sobie prawo do podziału tych rzeczy w te rejony, gdzie są najbardziej potrzebne. Dzisiaj Iwano-Frankiwsk nie jest strefą wojny i strona ukraińska nie jest w stanie zagwarantować, że ten transport rzeczywiście tam dotrze. Może dotrzeć w rejony o wiele bardziej potrzebujące. I chyba to jest dzisiaj najważniejsze, żeby ten towar po prostu dotarł do tych najbardziej potrzebujących na Ukrainie. Zbiórka trwa przez cały dzisiejszy dzień, jeszcze rozumiem, tak? Jest i zachęcam przede wszystkim do tego, żeby jednak też myśleć o tej pomocy w ciągu najbliższych tygodni, ponieważ ta systematyczna i zorganizowana pomoc jest bardzo, bardzo potrzebna. Dobrze, panie prezydencie, to na koniec pytanie dotyczące tego, co na nas czeka w najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach. No przede wszystkim trzeba nam zachować spokój. Miasto funkcjonuje normalnie, staramy się organizować pomoc humanitarną, a na poziomie rządowym myślę, że dzisiaj Władimir Putin nie przewidział jednej rzeczy, że dokonał czegoś, czego nie udało się wielu, wielu politykom w ciągu 30 lat. Tak potężnego zjednoczenia państw NATO i Unii Europejskiej oraz tak potężnego zjednoczenia na Ukrainie. Dzisiaj prezydent Ukrainy jest zdecydowanie najpopularniejszym politykiem i przywódcą tego narodu. Trzymam kciuki i mam nadzieję, że Kijów się obroni, a wolna Ukraina to również wolna Europa i Europa wolna od wojny. Bądźmy dobrej myśli zatem. Wszystkiego dobrego. Porannym gościem Radia 90 był prezydent Rybnika Piotr Kuczara.